Witam Was bardzo serdecznie z pracowni tatuażu By Project Ink w Opolu. Dzisiejszym moim gościem jest Michał ze Stencil Printering. Dzień dobry. I w dzisiejszym odcinku co zrobimy z drukarką? Uzupełnimy drukarkę naszym tuszem, synchronizujemy ją z tabletem, wydrukujemy sobie jakiś projekt z tabletu i odbijemy go na skórze. Także oglądajcie. Zapraszamy. Skoro już zaprosiłem Michała ze Stencil Printering do pracowni tatuażu By Project Ink w Opolu, no to przyniósł przy okazji drukarkę, którą ktoś z Was może wygrać, bądźcie czujni. No to co, zobaczymy co tutaj jest w środku. Pokaż kotku co masz w środku. Wydaje mi się, że to trzeba delikatnie, kontrolnie pootwierać z jednej strony, z drugiej. Nie wyrzucać opakowania, nie, to przede wszystkim. Bo wysyłka czy transport, kurczę, najlepszy jest właśnie w oryginalnym opakowaniu. Tak. Może tutaj damy to na dół. Ja ci pomogę, bo to jest dosyć słabo, że jakieś nierozwiązane. O właśnie. Tu uciągamy tak. Tu jest płyta CD, które już powoli odchodzą. Tak. Ale jednak jeszcze są. Dobra. Karton. Tutaj mamy przewody. Co tu? Wielokrotnie sobie. I mamy taką drukarkę. Taka drukarka jest nam doskonale znana. Ja pracuję na takich dwóch drukarkach w Opolu w Kuszborku. Co najważniejsze, zdjąć zabezpieczenia. Bo niektórzy to lubią mieć takie zabezpieczenia, bo wiesz, to nowe. Tak jak kiedyś było w modzie, żeby na ekranach zostawiać. Tak. Ale tutaj wszystko trzeba odbezpieczyć. I chyba całe rozgrywki się tutaj odbywają, tak? Tak, to jest, znaczy plusem w ogóle tej drukarki jest to, że kurczę, ona ma głowicę i zbiornik w jednym miejscu, prawda? I tam się nic nie zapycha, kurczę, w jakichś kanalikach czy coś takiego, bardzo łatwo, szybko można wyczyścić. Czasami, zwracam na to uwagę, mogą się pojawić jakieś paski czy coś, ale... Czekaj, ja to może podniosę? Czekaj. Ja tu podniosę. Dobra. Wszystko podbezpieczane. Jest. Tak. Masz kabelek. Mam kabelek. Czekaj, żebyśmy zrobili to, kurczę. Bo niektóre drukarki też widziałem, że są z kabelki. Inaczej, że kabelki nie są odłączane. A tutaj... i w drukarkach nie ma kabla USB. Lepson nie daje, kurczę, kabelków. Ekonomicznie. Ekologicznie. Bo gdzieś każdy ma jakiś, tak samo jak jabłuszko też nie daje już. Tak. Drukarek. Nie zagadką daje. Jest to, że właśnie papier kładziemy tu na tej dolnej szufladce. Mhm. Trzeba po prostu wysunąć, wyregulować po prostu, wiesz, ten cały mechanizm. Dokładnie. I wsuwamy z powrotem na zatrzaśnie. I teraz tak. Pierwsze zalanie drukareczki wygląda w ten sposób, że musimy ją włączyć do sieci. I sobie czekamy. Tutaj też czasami, wiesz, wprowadza klientów stan niepewności, na przykład te migające, kurczę, wiesz, kontrolki. Ona musi się po prostu, wiesz, uspokoić. Ona musi sobie popracować. Dokładnie, ona czasami, dokładnie. Tak. Ona czasami też potrafi się, znaczy, wiesz, gdyby nie używana w tym etapie, można powiedzieć, to po jakimś czasie może się sama włączyć, wydać różne dźwięki dziwne. To jest normalne. I teraz tak. W tym momencie mamy zabezpieczoną głowicę, nie możemy się do niej dostać, prawda? No tak. Zapaliła się kontrolka z kropelką. Klikamy, czekamy i trzymamy 5 sekund. 5. Głowica sobie ruszyła w lewo, już ten mechanizm nam na pamięć wróciła na prawą stronę. Teraz możemy podnieść blokadę do góry. Ogólnie tutaj na potrzeby techniczne zrobiliśmy lejki. To jest, zobacz, no to jest, kurczę, niezbędnik, bo w L-kach był taki mechanizm, że normalnie można było dolewać. Mhm. Wprowadziliśmy drukarki i Epson się wycwanił i zrobił takie dzióbki. Ja cię sunę. Tak, ale, tutaj, ja ale wszystko dało się, kurczę, wiesz, ogarnąć. Nasuwamy, tworzy nam się lejek, bierzemy sobie buteleczkę. I kluczowe jest to, żeby spokojnie po prostu zakraplać ten tusz przez lejek. Z przodu drukarki mamy, już mi się ręce trzęsą, podziałkę, prawda? Uzupełniamy tusz maksymalnie do ostatniej kreski.
Czyli rozumiem, że tutaj czarne pole na tej jakby miarce to już jest zapełnione. To nie jest wolne, tylko tak. Jest zapełnione już. On się właśnie będzie pojawiał z delikatnym opóźnieniem. Wiadomo, musi sobie ścieknąć. Tak. W silniku w samochodzie. Można powiedzieć, że już jest delikatnie pod. Lepiej, kurczę, mniej niż więcej. Okej. Okay. Ściągamy dziubek, sobie zostawiamy, bo on się przyda później. Czyli chowamy go, tak. On jest do ponownego użycia. Dokładnie. Taka to jest sam zestaw, tak? Jakby... Tak, tak. To wszystko jest w komplecie. No na razie innego technicznego rozwiązania nie mamy. Ale jest dobrze rozwiązane. Ale less is more, więc kurczę, wiesz, to co jest potrzebne, to... Tu jest. I teraz tak. To sobie możemy zostawić. Już się obróciliśmy. Zamykamy pokrywkę. Klikamy sobie znów przycisk z kropelką przez 5 sekund. Druga ręczka sobie będzie tak pracowała przez 10 minut, raz ciszej, raz głośniej. Tutaj do momentu, kiedy przycisk power będzie palił się na zielono, nic nie robimy. Jak się pali na zielono, to wtedy możemy dopiero zacząć coś tam z nią robić. I cierpliwości. I tutaj to, że tuszus ubędzie w trakcie właśnie tej inicjalizacji, to jest normalne. On musi się po prostu rozprowadzić po mechanizmie całym. Okej. Okay. Więc można sobie iść wtedy na kawkę. Okej, okay, czyli on teraz po prostu na spokojnie robi swoje. Dokładnie. I tyle. Także czekamy chwilkę. Sobie sygnał Wi-Fi, prawda? Chcemy, kurczę, korzystać z tej drukarki tylko za pomocą tabletu, tak? To musimy połączyć drukarkę z tabletem. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest jak gdyby przez stałe łącze, instalując sterowniki, połączyć drukarkę z siecią Wi-Fi w studiu, albo można łączyć się bezpośrednio z siecią tą, którą wydaje drukarka. Okay. I teraz tak, są dwa symbole. Jeden to jest właśnie symbol routera, drugi telefonu. Jeżeli już jesteśmy na telefonie, to wtedy wchodzimy sobie w ustawienia i w wyborze sieci Wi-Fi mamy tam Epson Direct jakiś tam, kurczę, z numerkiem. Okej, taki sposób. Tak. Bezpośrednio z tym, okej. Okay. Jak już jak gdyby spróbujemy się połączyć, tam może wyjść jest jakiś tutaj Direct żółty komunikat, prawda, że tam niby nie połączona jest, ale to proszę się tym nie przejmować. Bo to jakieś hasło jest, tak? Tak. I teraz prosi cię o podanie dokładnie kodu. I teraz sobie klikamy przycisk z I do momentu, aż... Poczekaj klapa? Chwilkę, ona... Nie, nie musisz. Czyli klapa nie, nie ma konieczności zamknięcia klapy. A. Ona sobie wydrukuje teraz informację i tam będzie stąd, w którymś momencie poda kodzik do wpisania. Już widzę nawet, że coś tam się dzieje. Oczywiście to są zwykłe kartki, my na tych kartkach nie drukujemy naszych wzorów na tatuaż, to nie. Coś tu się już dzieje. Spoko. Tak, tamte kartki się interesują i tutaj masz w tym momencie. Tu będziesz miał właśnie Wi-Fi. Direct tutaj. To jest ta password, nazwa sieci. 86. A hasło to jest właśnie 86 z kawałeczkami dalej. 8639 58 4-3. Kolejne. Dobra, teraz mamy połączone. Możemy sobie jeszcze wtedy, wiesz, zostawić ewentualnie, żeby... Myślę, że drugi raz hasła nie będzie prosiło. Brak połączenia z internetem. Tym się nie przejmuj. Nie? Bo to jest połączenie z Wi-Fi drukarką. Teraz odpalamy sobie aplikację Epson iPrint. Epson iPrint, właśnie. Print Photos. Teraz tak, musimy wybrać drukareczkę. Cofnij się. Tak? Tak. W pierwszej kolejności musimy wybrać sobie M1120. Bierzemy sobie... Wyszukaj, bo jest nowa drukarka. Tak. Bierzemy sobie drukareczkę. Połączyło się? Już ją chyba wybrało. I teraz tak. Wybieramy. Printer is ready. Tak. Print photos. Wybieramy zdjęcia. No. I teraz tu kluczowe jest właśnie tak. Wybieramy sobie to. Zrobimy sobie select. I wchodzimy dalej w next ustawienia. Jeszcze? Sorry, że się... Bo ja już to trochę znam, więc sorry, że tak... tak... O. Bardzo przepraszam. Robimy sobie select, potem weźmiemy sobie next. I tutaj na tabletach ustawiamy tylko dwie wartości. Musimy zawsze zmienić rozmiar papieru na A4,
A media type, czyli to jest kurczę rodzaj papieru, wybieramy Epson Premium? Made, prawda, albo Inject. Tutaj to? Epson tak. Quality Inkjet? Tak, albo ten, ten, który masz pierwszy też był, sorry. Ten pierwszy też jest dobry, to jest ten Epson Matte. No, no dobrze, zostawimy, tak? Tak, i teraz robimy sobie Done. Tylko też trzeba jak gdyby to potwierdzić, bo może być, jak nie klikniemy tego Done, to nie zapiszą nam się to ustawienie. Okej, okej. I dajemy teraz print. I leci. Jeżeli pojawiają się jakieś paseczki. Właśnie, te słynne paseczki. Tak, bo tutaj dużo osób właśnie tak podchodzi do tematu, że tu się głowica zapycha i w ogóle są jakieś problemy. Robimy tak. Klikamy przycisk z trójkątem. Pierwszy z prawej. Tak. Pierwszy z prawej. Trzymamy 5 sekund, aż można powiedzieć, drukarka zacznie pracować. Wszystko. Dwa razy, maksymalnie trzy, takie czyszczenia powinny pomóc i doprowadzić drukarkę do, wiesz, do stanu używalności. A te czyszczenie odbywa się tak, że później coś drukowane próbnie? To znaczy, nie. Tutaj chodzi o to, że na przykład czyszczenie możesz zrobić ewentualnie, jak powstają paski, gdy jest jakaś dłuższa przerwa, na przykład, nie wiem, masz wolne, jedziesz na urlop, czy coś takiego, albo później już po prostu robisz wydruk. Jeżeli jest, no to robisz jeszcze jedno czyszczenie. Właśnie, to jest pytanie. Jak długo lub jak krótko może stać ta drukarka bezczynnie? To jest właśnie, kurczę, hit z tego względu, że jedna może stać 3 dni, druga 2 tygodnie. Nikt nie wie dlaczego tak się dzieje, że jedna się można powiedzieć, przyschnie, druga nie przyschnie. Czyli jednak te kilka dni, jeżeli nawet coś się nie dzieje, to przedrukować. Co 2-3 dni warto coś puścić. No mamy już ponad rok i nie było żadnych takich awarii typowo przez... No bo on tutaj nie ma się co tak naprawdę zepsuć. Albo mogą być po prostu jakieś ukryte wady lub wady fabryczne, czy ewentualnie, tak jak mówiłem, tutaj te kółka zębate. Jeżeli chodzi o głowicę, no to my czyścimy po swojemu i wszystko wraca do domu. Tak, zdecydowanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że te wskazówki, które daliśmy Wam wraz z Michałem, będą dla Was kluczowe i rozwiążą Wasze problemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Firma Stencil Printering.